Dzień dobry, Krzysztof Polański. Chciałem Wam opowiedzieć dzisiaj o pięknym śnie, który miałem wczoraj. Śniło mi się, że mam piękne branie wymarzonej ryby, dużej ryby, którą poczułem na kiju. Tak zwany odjazd, przytrzymanie, mocne przytrzymanie, odjazd. I w tym momencie poczułem, że ta wielka, piękna ryba to jest ta przygoda, na którą się tak czeka, o której się tak marzy jako wędkarz, żeby wzięła taka ryba, żeby troszeczkę było tej emocji, tej walki z nią i tego, żeby ona tak łatwo nie poddawała się. I ta właśnie ryba w tym śnie, tak pięknie sobie jadąc pod wodą, odjeżdża hamulec, no tak na granicy wytrzymałości ustawiony. I w tym momencie pięknie ją zaczynam holować z mojej prawej strony, doholowuję do brzegu. Trwa to chwilę, ale ta piękna chwila została właśnie uwieczniona tym, że gdy się obudziłem, to było niesamowite poczucie, że ja to przeżyłem naprawdę. To było tak piękne, ponieważ stwierdziłem, że nawet we śnie można bardzo realistycznie przeżyć wszystkie emocje, które towarzyszą wędkarzom, o które nam chodzi jako wędkarzom, żeby była właśnie taka piękna, miła emocja walki z rybą, żeby w tej walce oczywiście wygrać. Niemniej jednak ta wygrana, żeby była właśnie oparta o piękny, duży okaz. I właśnie ten sen był tak realistyczny, taki piękny, że gdy się obudziłem, pomyślałem, że gdzieś tam na jawie, we śnie, my mamy przygotowywany pewnie jakiś plan duchowy, który być może się zrealizuje. No i w tym dniu jestem na rybkach i pod koniec dnia po mojej lewej stronie, jak w tym śnie, czuję piękne przytrzymanie, odjazd. Ślicznie ryba jedzie, już wiem, że jest duża, że to jest to, na co czekałem. Jest ten odjazd, ściągam ją do mojej prawej strony, tak jak we śnie. I w momencie, gdy ją ściągam i już jest blisko, okazuje się, że to nie szczupak jak w tym śnie, ale karp. Karp, który gdzieś przypadkowo pewnie albo chciał odegnać przynętę, albo postraszyć po prostu, albo przypadkowo gdzieś trafiło się na niego. W każdym razie ten dosyć duży karp, taki ponad 2 kilo, karp stawiał właśnie taki piękny opór i przynajmniej przez jakiś tam czas przeżyłem coś miłego jak z tego snu. Wszystko było praktycznie tak samo jak w tym śnie i dla mnie to jest takie wielkie zaskoczenie. Tylko że we śnie miałem pięknie, ponieważ tam złowiłem wielkiego szczupaka, na którego właśnie polowałem. No, tu trafił się akurat karp, ale również podziękowałem gdzieś tam opatrzności Bożej, że na tym bezrybiu być może, albo być może nie był to czas dla mnie, żeby złowić tego szczupaka. Ten karp okazał się piękną, wielką rybą, którą sobie w wyobraźni ciągnąłem, holowałem i której zawdzięczam te moje miłe emocje, które Wam również, wędkarzom, życzę. Także patrzmy zawsze w niebo, pomódlmy się i miejmy wielki szacunek dla tych, którzy tam gdzieś u góry nad nami pracują, którzy wypracowują nam piękne plany, a jeśli nie mogą ich zrealizować tak dosłownie, to jednak dają nam tą możliwość przeżycia czegoś pięknego, co pozwala nam na tej ziemi
również przeżywać piękne chwile, które są takimi pięknymi emocjami, które tak samo potrafią przejawić się w sferze duchowej. Także życzę Wam pięknych, kolorowych, rybnych, z okazami snów, ale również realistycznych, pełnych przygód, wędkarskich wypraw. Dziękuję bardzo. Zapraszam do polubienia strony Wobler Dąbrowski. Dziękuję.